Witam Państwa na przyjęciu z okazji urodzin królowej w roku jej diamentowego jubileuszu. Kiedy jej wysokość obejmowała tron, Polską rządził Bolesław Bierut i żył jeszcze Józef Stalin. Te 60 lat było niezwykle i dla Wielkiej Brytanii, i dla Polski. 30 lat temu, w roku 1982, kiedy po raz pierwszy przyjechałem tutaj jako dyplomata, byłem wrogiem ludu, a obecnie jesteśmy bliskimi sojusznikami w Unii Europejskiej oraz w NATO. A bohaterscy polscy i brytyjscy żołnierzy pełnią służbę w Afganistanie. Stosunki między naszymi krajami są ożywione, między innymi dzięki działalności tutaj British Council. Szybko rozwija się nasza wymiana handlowa. Spodziewamy się, że w tym roku Wielka Brytania będzie trzecim największym inwestorem w Polsce z projektami wartymi ponad 500 milionów funtów. Chciałbym podziękować wszystkim firmom, które sponsorują nasze dzisiejsze przyjęcia. Welcome to the Queen's Diamond Jubilee Birthday Party. When Her Majesty came to the throne, Bolesław Bierut ran Poland and Stalin was still alive. It has been a remarkable 60 years for both our countries. When I first served as a diplomat here in 1982, I was an enemy of the people. Today we are close allies in the EU and NATO, and brave British and Polish soldiers are serving in Afghanistan. There is an active program of bilateral engagement also involving the British Council. Our trade relationship is growing fast too. The UK is expected to be the third largest investor in Poland this year, with projects worth over £500 million. I would like to thank the many businesses that have helped to sponsor today's party. Dziś świętujemy, ale nie mogę nie wspominać o kryzysie w strefie euro, gdyż los strefy euro ma ogromne znaczenie zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla Polski. Popieramy ideę Unii Bankowej w strefie euro, nawet jeżeli Zjednoczone Królestwo nie będzie jej częścią. Aby gospodarka europejska ruszyła do przodu, niezbędny jest wzrost, a najlepszym motorem wzrostu jest jednolity rynek. Potrzebny jest zdecydowany postęp i Unia Europejska otwarta na handel. Jednolitny rynek również potrzebuje porządnych regulacji w sektorze finansowym zgodnie z kodeksem zasad Unii Europejskiej, który popieramy. Today is a celebration, but I cannot ignore the Eurozone crisis. The fate of the Eurozone matters hugely to the UK and to Poland. We support the principle of a Eurozone banking union, even if the UK will not be part of it. Growth, too, is vital to get the European economy moving again. The best engine for that is the single market. We need ambitious progress and to ensure that the EU remains open to trade. The single market also requires robust regulation of the financial sector through an EU rulebook, which we support. Rok 2012 to rok wielkich wydarzeń. Diamentowy jubileusz, euro, święto piłki nożnej, które świetnie promuje Polskę i jest gratką dla wszystkich fanów futbolu. Chociaż może spowodować szkoki ciśnienia zarówno u Polaków, jak i u Anglików. Oraz Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie.
a Olimpiada w Londynie to nie tylko największa impreza sportowa na świecie, zwłaszcza dla tych, którzy nie są fanami piłki nożnej. Przede wszystkim jest to szansa, aby pokazać, dlaczego Wielka Brytania jest naprawdę wielka w prowadzeniu biznesu, innowacjach, edukacji czy turystce. Pamiętajmy również, że i Wielka Brytania, i Polska mają silne drużyny olimpijskie, a jeszcze mocniejsze są w konkurencjach paraolimpijskich, więc czekają nas niezwykle sportowe emocje. To bardzo ważne, aby osoby z niepełnosprawnością miały szansę osiągnąć pułap swoich możliwości w ramach różnorodnego, tolerancyjnego społeczeństwa. 2012 is a year of big events. The Jubilee, Euro 2012, a fine showcase for Poland and a special treat for all football fans, although so far not great for the blood pressure of the English or Poles, and of course the Olympic and Paralympic Games, which are not only the biggest sporting event on earth, especially for non-soccer fans, but also a chance to demonstrate all the reasons why the UK truly is great, whether we're talking about doing business, innovation or tourism. It's important to remember too that Great Britain and Poland both have strong Olympic teams, but are even stronger in Paralympic sports. It is so important that people with disabilities are given the equal chances they need to fulfill their potential as part of a diverse, tolerant society. Dla nas wszystkich tutaj, także dla fantastycznego zespołu ambasady, był to pracowity rok. Dlaczego mam nadzieję, że dziś wieczorem będą się Państwo dobrze bawić na prawdziwym brytyjskim street party. For all of us here today, including the fantastic embassy team, it has been a busy year. I hope that tonight everyone will relax and enjoy a great British street party. And I'm delighted to say I don't have to read the last bit, which said, in spite of the weather. Najpierw chciałbym jednak przedstawić i oddać głos pani Justynie Kozdzicz, polskie stangistce, srebrne medalistce igrzysk paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku, teraz przygotowujące się do igrzysk paraolimpijskich w Londynie. W maju tego roku pani Justyna została mistrzynią świata w wyciskaniu stangi leżąc w kategorii do 47 kg. Gratulujemy. Brawo. Before we party, however, I would like to introduce Justyna Kozdzicz, Polish weightlifter, silver medalist in the Beijing 2008 Paralympic Games, who's currently preparing for the London Paralympics. In May this year, Justyna became bench press world champion in the 47 kilogram class. Many congratulations. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To prawda. Jestem sportsmenką w wyciskaniu sztangi leżąc, jak i podnoszeniu ciężarów. Jestem wicemistrzynią paraolimpijską. 4 lata temu przywiozłam srebrny medal z Igrzysk Paralimpijskich w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 44 kg. Ale chciałabym powiedzieć, jest to bardzo dla nas ważny rok. Jest to rok olimpijski, paraolimpijski. Paraolimpiada zaraz zaczyna się po ukończeniu Igrzysk Olimpijskich, dokładnie 29 sierpnia. Na tych samych obiektach startujemy, w tych samych bazach hotelowych mieszkamy, co i olimpijczycy. 4 lata temu z Igrzysk Paralimpijskich w Pekinie przywieźliśmy 30 medali łącznie, a pojechało nas 94 zawodników
w różnych dyscyplinach. Tak samo jak i olimpijczycy, my paraolimpijczycy mamy igrzyska co 4 lata. Jest to dla nas wiele poświęcenia, wyrzeczeń. Tak samo musimy pracować. Jedno ale, tylko nas jest mało pokazane w telewizji. O igrzyskach olimpijskich głośno już jest, w mediach nawet się słyszy, że już jest 43 dni, a do igrzysk paraolimpijskich jest 73 dni. Ja mam takie porównanie. O sporcie paraolimpijskim praktycznie dowiedziałam się od mojego kolegi, bo zaczęłam, przepraszam za słownictwo, bawić się w ten sport, w podnoszenie ciężarów, wyciskanie sztangi leżąc wśród pełnosprawnych. Zakwalifikowałam się do tego sportu i już w 2000 roku zaczęłam startować na Mistrzostwach Świata. I co jest ważne, wśród niepełnosprawnych jestem 7-krotną mistrzynią świata, rekordzistką świata, 7-krotną mistrzynią Europy, natomiast wśród niepełnosprawnych jestem 2-krotną wicemistrzynią świata, jestem wicemistrzynią paraolimpijską. Jest naprawdę dużo, dużo ciężej mi startować wśród niepełnosprawnych, jak wśród pełnosprawnych. Co jest takie dla nas bardzo zaskakujące, bo wiele osób myśli, że ach, paraolimpijczycy to pewnie są tak głaskani. Nie, absolutnie. Naprawdę, naprawdę wiele potu na treningu trzeba wylać, a to jest zaledwie 76 dni. Te 76 dni przez nas, zawodników, przez naszych trenerów jest przeliczane na godziny treningowe, odpoczynku, odnowy biologicznej i wszystkiego. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, żeby w tym roku z Londynu przywieźć chociaż tyle medali z Igrzysk Paraolimpijskich, co 4 lata temu.